Spółka wodna z Nysy nie chce więcej odbierać ścieków z Głuchołaz. Od dwóch lat gmina nie podpisała umowy na odbiór nieczystości, przez co firma ponosi straty. Pytanie, czy ofiarą konfliktu nie padną mieszkańcy powiatu nyskiego i środowisko. Wojciech Bularz. Dwa lata. Tyle minęło od kiedy wygasła umowa pomiędzy Głuchołazami a spółką Akwa. Według burmistrza gmina za odbiór ścieków płaciła regularnie. Zaczęto żądać od nas większych opłat za ścieki i pojawił się spór, który tak na dobrą sprawę do dzisiaj nie jest rozwiązany. Chodzi o 2 miliony złotych. Na tyle prezes spółki wycenia straty firmy w związku z dwoma latami świadczenia usługi bez umowy i bez podwyżki. Stawka, którą płaci, w płacą gołazy, jest zdecydowanie za niska w porównaniu do kosztów, które po prostu... W tej chwili generujemy, oczyszczając te ścieki. Akwa zaproponowała gminie umowę i nową stawkę. Ta wstrzymuje się, tłumacząc, że chce dokładnej kalkulacji, z której wynika nowa cena. I tu pojawiają się rozbieżności. Czego wy oczekujecie od akwy jako samorządu? Po pierwsze, konkretnej propozycji, jak ma kształtować się odbiór ścieków, ale też podania tej kalkulacji, z czego ona wynika. Udostępniliśmy im wszystkie materiały, natomiast do dnia dzisiejszego nikt tutaj nie przyjechał, żeby te materiały sobie przeglądać. Także pomimo tego, że wszystkie dokumenty. Finansowe zostały mu dostępne. No, oni z tego nie skorzystali, z dnia dzisiejszego tych, tych materiałów nie, nie, nie sprawdzili. Spółka straciła cierpliwość i przekazała, że jutro zakręca kurek przy kolektorze na granicy gmin. Kanalizacja z Głuchołaz jest połączona z Nysą ponad 20-kilometrową rurą. Łatwo sobie wyobrazić, co stanie się ze spiętrzonymi nieczystościami. Po prostu te wszystkie ścieki wypłyną na zewnątrz i w sposób naturalny wpłyną do rzeki Białej Głuchołaskiej, która jest głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gminy Nysa i miasta Nysa. Sprawę komplikuje fakt, że wodę w mieście dostarcza gminna firma. Jeśli zakręci kurek, ucierpią głuchołazianie. Jeśli nie, problem będzie miała Nysa. Sprawę można było rozwiązać wcześniej, oceniają prawnicy. Nie wyobrażam sobie jako prawnik, żeby takie czynności, takie, takie zadania były wykonywane bez umowy. Umowa musi jasno określać czas okres jej obowiązywania, pomiędzy kim, a kim została zawarta, jaki jest zakres tej umowy, przede wszystkim jaka jest płatność za wykonanie <coughs> pewnych zleceń czy zadań. AKWA zamierza pozwać gminę o bezumowne korzystanie z infrastruktury ściekowej. Zgodnie z ustawą dostarczanie wody i odbiór ścieków jest zadaniem własnym gminy. Wojciech Bulasz, kurier Polski.